Nie. Pani Zofio, zaczynamy. Spokojnie, Zofio, to był tylko film. Tylko film, rozumiesz? Musisz się teraz skupić. O, dzień dobry, kochani! Witam was na kolejnym spotkaniu Lekcji z Zofią. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, a wy cieszycie się? Ja również. Kochani, w dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o emocjach. Dokładnie tak, o emocjach. Ach, bardzo ważne. Będzie nam dzisiaj potrzebna kartka i długopis. Także teraz możecie sobie zrobić pauzę i szybciutko po nie pobiec. Świetnie. Mamy już kartkę, mamy już długopis. A teraz spójrzcie, na kartce przygotowałam dla was tabelkę, którą podzieliłam na trzy kolumny. Emocje, słowa oraz kiedy czułem te emocje. Chciałabym, żebyście za chwilę stworzyli dokładnie taką samą tabelkę, dobrze? Świetnie. Jak już ją, kochani, stworzycie, to chciałabym, żebyście wrócili do czterech scenek, które widzieliście na początku tego filmiku, w których pani Joasia prezentowała różne emocje, a ilustrowała te emocje pojedynczymi słowami. Kochani, za chwilkę zrobimy sobie pauzę, a wy wróćcie do tych filmików i uzupełnijcie pierwsze dwie tabelki, czyli tabelkę emocje oraz tabelkę słowa. Zobaczcie, ja wam tutaj podpowiedziałam pierwszymi literkami do każdego filmiku, także możecie się tym zasugerować. Ja tutaj na was czekam i widzimy się za chwilę. Świetnie! Mamy już uzupełnione pierwsze dwie kolumny naszej tabelki. Kochani, możecie teraz sprawdzić, czy uzupełniliście je prawidłowo. I co? Jest dobrze? Myślę, że tak. Kochani, no to teraz czas na uzupełnienie trzeciej kolumny, czyli kiedy czułem te emocje. Kochani, mam dla was zadanie specjalne. Chciałabym, żebyście pomyśleli, kiedy wy czuliście radość, zaskoczenie, złość i smutek. A następnie, żebyście znaleźli cztery różne przestrzenie w swoim domu i posługując się dokładnie tymi słowami, którymi posługiwała się pani Joasia w pierwszych scenkach, nagrali swoje scenki. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wam to wyjdzie, więc czekam na wasze filmiki w komentarzach i już nie mogę się doczekać. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem, a tymczasem idę podziwiać piękny zachód słońca, który mam za oknem codziennie. Za każdym razem inny, wiecie, naprawdę. No, a tymczasem mua, całuję, pa, pa!